No to znowu jesteśmy w garażu. Dzień drugi. Jak dzisiaj nastawienie? Bardzo dobre. Lepsze niż wczoraj? Lepsze, bo chyba znam krótszą drogę. Aby osiągnąć cel. Zobaczymy, co nas dzisiaj zaskoczy. No właśnie. Będziesz musiał wchodzić do kanału? Tak. Stabilizator będę chciał całkiem usunąć. A jaka to jest ta krótsza droga? Krótsza droga? No krótsza droga to jest taka, żeby się nie walić ze wszystkim. Staramy się odkręcić tą śrubę. No i wtedy dolne ramię wahacza powinno się nam ładnie otworzyć. Wyjmiemy sprężynę, podłożymy oczywiście podkładkę na dół. I co najważniejsze, żeby przedłużyć amortyzator, to nie będę nic kombinował z tłoczyskiem, tylko w to miejsce dorobimy taki dystansik. Też 40 mm, więc to będziemy musieli odkręcić, ale jak nie będzie sprężyny, zmierzyć. No i wtedy wykonamy takie ładne mocowanie. Będzie dłuższe. Teoria wczoraj też była prosta, a wyszło inaczej w praktyce, ale uważasz, że to jest rozwiązanie naszego wczorajszego problemu, tak? Tak, powinno być szybciej. Oczywiście pod to ramię musimy sobie podłożyć jakąś żabę, bo jakbyśmy poluzowali tą śrubę w takiej sytuacji jak jest teraz, no to wszystko by odskoczyło w dół. Nie wiem nawet, czy byśmy śrubę wyciągnęli. Także będzie trzeba wyrównać tutaj napięcie na otworze i wyciągamy. Dobra. No to działamy. Tyle gadania, a teraz przejdźmy do czynów. Podnosimy sobie troszkę wahaczyk. Tu mamy kontrę. Tutaj znając życie, nie ruszę tak. Nie ruszę. Okej, no to dobraliśmy się. Dolna śruba odkręcona. Odkręcam prawą. Ponieważ tutaj na lewej jest regulacja zbieżności, można by też odkręcić tutaj z tej strony. Byłoby nawet fajniejsze ramię, żeby to wykonać. Co, lecimy w dół trochę, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Co teraz robisz? Poprawiam średnicę, ponieważ ta założona na oko nie do końca siadła. Wczoraj tak samo działałem. Zadziałało. Dobra, dopasowane. Czyli co, średnica siedzi na sprężynie, bardzo ładnie. Montujemy. A, jeszcze bardzo ważna rzecz. Zanim zamontujemy, musimy odkręcić amortyzator, żeby sobie zwymiarować, jaka tam jest śruba i jaka jest szerokość mocowania. Kręcamy amortyzator. 21. I zobaczymy, czy puści. Znaczy pneumatem musi puścić. Nie wiem, czy tu podejdę pneumatem. Tak jakoś sprytnie, ale dobra, uda się. To co? Razimy. Mamy to. Wszystko liczone na styk, ale wylazło. Najważniejsze, że śruba nam puściła. Będzie co z tego, panie? Będzie. Czyli mamy w końcu sukces jakiś, tak? Będzie. Tak jest. Zdemontowany amortyzator. Sukces o tyle, że zmiarujemy sobie teraz, jaka musi być szerokość podkładeczki, no i jaki musi być przelot tutaj, tak aby się wszystko pięknie ładnie zmieściło. Czy to będziemy jeszcze raz później odkręcać? Tak. Będzie trzeba wyciągnąć sprężyny. O nie. Jeszcze raz? O, niestety. Myślałam, że robimy to raz. No nie. Też tak myślałem, ale no nie wykręcimy tej śruby. Bo tak jak widziałeś, tutaj normalnie jest sprężyna. Niestety trzeba będzie je wyciągnąć i włożyć później jeszcze raz. Dobra, amortyzator. Teraz trzeba zmiarować to ucho. Jest to wymiareczka dla pana. Dziękuję. Teraz tak myślę, po prostu mnie zapytałaś, czy będziemy to robić jeszcze raz. Chodzi o to ściąganie sprężyny i trochę ja tego nie chcę robić, więc być może zrobimy jednak przedłużkę tłoczyska, ale jak już tutaj jestem, to już zrobię pomiary na przyszłość, dla potomnych ewentualnie. Nie chcę mi się tego zapisywać, więc później będziemy odtwarzać filmu. Długość tulei 37 mm. Średnica ucha amortyzatora 49 mm. I przelotowa dziura 14. Czyli mamy gwint M14 najprawdopodobniej, drobno z wojny. Tak jest. Gwint jest 14. No, i taką przejścióweczkę. Wczoraj się odkręciła, dzisiaj się nie chce odkręcić, a to jest tak element, którego się będziemy pozbywać.
Tnemy. Przepraszam za to stroboskop. Dobra, tutaj to chyba już się tego teraz nie da wkręcić. Podaj WD-40. Może się uda. Zapodane. Dobra, wyciągnięty amortyzator. Jednakże, by uniknąć rozbierania całej zawiechy z tyłu, czyli znowu do montażu sprężyn, zrobimy przedłużenie tłoczyska. Tylko to musimy teraz rozebrać. Zobaczymy, może puści tak od razu pneumatem. O, akurat 16. Jeśli zacznie wracać z tłoczyskiem, to będziemy kombinować. Szczęśliwie udało się odkręcić bez kombinacji. Ta poducha powinna zejść. Bardzo łatwo, w teorii. W teorii. Idzie. Dobra, puściło. My sobie musimy to zwymiarować i zrobimy taką przedłużkę tutaj, do góry. M10. Drobno zwojne. Długość tutaj gwintu jest 30 mm, a średnica tłoczyska to niecałe 13, 12,5. No i temat będzie wyglądać tak, że nakręcimy tutaj przedłużkę, która będzie miała swój gwint, ta poduszka trafi tutaj i tak będziemy mieli dłuższy amortyzator. A na razie montujemy wszystko na oryginale. My znowu to rozkręciliśmy tylko po to, żeby zwymiarować? Mhm. Nie było tego nigdzie. Zadałem pytanie tam na jakiejś jednej grupie skodowej. Nikt nie wiedział. Znaczy nikt nie wiedział. Może ktoś wiedział, ale nikt się nie podzielił. Więc trzeba było rozkręcić, żeby się samemu dowiedzieć. To ja ci teraz sprzedam patent, jak ja bym to zrobiła. Można było kupić amortyzator i odesłać. Nie, można było pojechać do naszych ulubionych panów. A i ten. Pożyczyć na chwilę. Dowiedzieć się. Mają taką Skodę, ale no trzeba by to też u nich zebrać. No ale ja podejrzewam, że oni mogą mieć, wiesz, na części. Już w częściach. No, i może. No, widzisz? Trzeba było mi to powiedzieć, co bym ci to zaproponowała. Widzisz? Pewnie na pewno by nie mieli. Trochę cykam się podejść do tego pana. Standardowo coś poszło nie tak. Ktoś już tutaj był i przy wymianie amortyzatora zjechał cały gwint. Może nie cały. Na szczęście on jest chyba do uratowania. Także przerwa w robocie. Osprzęt zostaje. Trzeba się zaopatrzyć w gwintownik i narzynkę. M14 razy 1,5. Przelecimy jeden i drugi gwint, a przy okazji dorobimy mocowanie amortyzatora. Także fura zostaje w takim ciekawym wydaniu na parę dni. A my dorabiamy części. Niestety przebywam już drugi tydzień w garażu. On powiedział, że mnie nie wypuści, dopóki nie podniesie Skody. Moje życie tutaj jest bardzo ciężkie. Każe mi podawać ciągle sobie jakieś narzędzia, jakieś płaskie, niepłaskie, jakieś dziwne rzeczy. Nie wiem, co on ode mnie chce. Myślę, że już nigdy stąd nie wyjdę. Wszystko przepisuję na mojego kota. Dobra, tak poważnie, no to jesteśmy trzeci raz w garażu podczas podnoszenia Skody. Okazało się, że wszystko poszło nie tak, standardowo. Wszystko, co mogło pójść źle, poszło źle. Ale udało się skołować części, cokolwiek to jest. Będziemy działać. Działamy. Mamy gwintowniki do poprawy gwintów w wahaczu. Poruszyliśmy też niebo i ziemię, żeby dorobić przejściówkę, w sumie przedłużkę mocowania amortyzatora. Udało się. Piękny dźwięk. No i oczywiście narzynka do odświeżenia gwintu na śrubie. No i co? Przystępujemy do działania. Co to jest ten kwiatek? To jest narzynka, to się wkręca i to poprawia gwint. Co? To jest dla mnie naszyjnik. Dobra. To by się chyba coś pomieszało. To co? Ratujemy. Upadły gwint. Korzystając z niebagatelnej okazji, można pokazać, jak ktoś to fajnie rozkminił. Mocowanie śruby jest pod kątem, amortyzator jest prawie równolegle do powierzchni ziemi. No i mamy kilkanaście stopni, które trzeba pokonać. Dlatego chyba ktoś zrobił to na siłę ostatnio i przez to nie mieliśmy możliwości montażu. No zobaczymy. Gwint odzyskany, zobaczymy, co się tutaj uda zrobić. Oczywiście, jak to bywa, wszystko idzie zgodnie z planem. Tuleja dorobiona, ale oczywiście na szerokość kołnierza. Nie wziąłem pod uwagę tulei chyba, no i nie pasuje. Dobra,
dla podobnych. To nie jest 31, tylko 37. Ja się boję takich dźwięków, zawsze myślę, że coś wyskakuje. No. To zawsze jest trochę niebezpieczne, bo jak coś pierdyknie, to ino roz, więc trzeba z daleka ze wszystkim. Czy ja ci w jakiś sposób mogę pomóc? Trzymaj kciuki. Okej. Teraz to sobie ładnie wypadnie. Pakujemy podkładkę i ładujemy wszystko z powrotem do tyłu. Jeszcze muszę amortyzator u góry przekręcić. Dobra. Ciach. Ja się trochę cykam, jak ty tam siedzisz, a to tylko się trzyma na takim małym tym. No, na takim małym pizdzielniku, nie? Dobra. Możemy sobie ją wyciągnąć. Teraz jest prosta, bo wcześniej była krzywa. Ładujemy podkładkę w sprężynę. Tak jak to ma być. Tak jak to miało być dwa dni temu. Pakujemy sprężynę na swoje miejsce. Naciągamy i wszystko ładnie nam siada. Tu mamy mocowanie dolne. Zdecydowałem się, żeby na dole była podkładka, ponieważ jak pęknie albo cokolwiek się z nią stanie, no to sprężyna wtedy zostanie w gnieździe, a tutaj mogłaby po prostu wyskoczyć gdzieś na bok. Dlatego taka opcja, trochę zmiana planów nastąpiła, ale jest ok. A w tej drugiej nie mamy na odwrót? Nie, w tej drugiej mamy dokładnie tak samo. Aha. Dlatego tak się cieszyłem dwa dni temu, że wiem, jak to wszystko ładnie szybko zrobić, bo to był szybki plan. Ale no niestety ze względu na ten gwint mieliśmy małe problemy techniczne. Także teraz jesteśmy w tym momencie, w którym powinniśmy być dwa dni temu. No i działamy sobie dalej. Podchodzimy do góry. Do mocowania wahacza tutaj. Śruba w poprzek. No i montujemy wszystko. Tutaj wszystko ładnie siada. Dobra. Teraz sobie podepniemy kolejne zabezpieczenie elementu. Czyli ten podnośniczek. To jest mini żaba. Tak, mini żaba, dokładnie. O, i proszę, jak teraz wszystko ładnie siadło, to ładujemy śrubę w poprzek. Oczywiście trzeba tutaj ładnie przycelować. No i mamy zmontowane zawieszenie. No i oto było tyle dramatu. Tak. I to trzeba było zrobić dwa dni temu. No ale jak zawsze nie może być kolorowo, lekko i łatwo. Tak tylko jest. Muszą być różne ciekawe przygody. Ok, to mamy wszystko zmontowane. Teraz co? Odkręcimy sobie napinacz sprężyny. Dobra, wszystko ładnie zrobione. Wszystko tutaj siedzi. Podwójne zabezpieczenie jest. I teraz co? Zrzucamy podwójne zabezpieczenie. Tego wyciągnąć. Małą żabę wyciągnij. Małą mikrożabę. Czemu to się sklinowało? Ponieważ to jest Skoda. No dokładnie, dlatego pewnie. Dobra, to mamy teraz. No i teraz mamy maksymalne koło na takim wysunięciu, bo dalej amortyzator nie pozwala, nie? A jak mielibyśmy przedłużkę, to koło może jeszcze wędrować 4 cm niżej, więc na pewno ją będziemy musieli zamontować. Więc na pewno się jeszcze z tym będziemy bawić. Czy teraz będziemy to robić jeszcze raz? Tak, trzeba wyciągnąć sprężynę, odkręcić amortyzator, wkręcić to, co jest niewłaściwe teraz i skręcić wszystko jeszcze raz. Ale to już będzie szybka akcja. Mm-hmm. Nie mów tak, już nigdy więcej. Zastosujemy te dwie takie blokady tutaj. No i co teraz robimy? Zastosujemy tak samo. Montujemy koło. No dawaj. Wjeżdżamy samochodem. Aha, jeszcze muszę usunąć do końca tylko stabilizator. Ale to tylko dlatego tutaj, żeby to się nie tłukło. Utnę kawałek rureczki i lecimy dalej. Dobra, wszystko poskładane. Jesteśmy na oryginalnej długości amortyzatora. Więc na pewno będzie kolejne podejście do montażu prawidłowej przedłużki. Ponieważ tutaj prawie wszystko wyszło ok. Prawie, ponieważ machnąłem się o 3 mm. No i chciałem piłować tulei amortyzatora. Bo lepiej, żeby pracował tak, jak ma pracować. Jeszcze tutaj sobie zmierzymy, ile teraz mamy. To mamy blisko 80 cm, 79,5, a wyjściowe było 75. Trwało to jedynie 3 dni. Zapraszam, robimy przód.